Witam Was serdecznie i zapraszam do wspólnego studiowania Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym z Wami przestudiować temat poselstwo miłości. Poselstwo miłości skierowane do nas przez naszego Boga, przez naszego Zbawiciela. Jeżeli mówimy o miłości, to w pierwszym rzędzie jaki apostoł Wam przychodzi na myśl? Jan, prawda? Wspominaliśmy dzisiaj o synu gromu, który stał się potem niesamowitym orędownikiem miłości. A jakbyśmy jeszcze innego apostoła mieli wymienić, to kogo? Też apostoła miłości. Kogo? Paweł. A dlaczego Paweł? Tak, ale jeszcze taka szczególna jego zasługa. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. I co tam jest? Hymn miłości, prawda? Także chciałbym, żebyśmy na początku skupili się na słowach, które tych dwóch apostołów napisało. I zaczniemy od pierwszego listu apostoła Jana. W trzecim rozdziale Jan zapisał między innymi takie słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani jak? Dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Niesamowita miłość Boga do nas, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, pomimo tego, że jesteśmy w takim grzesznym stanie. Ale nie tylko to, że tak zostaliśmy nazwani, tylko Pan Bóg zatroszczył się, że rzeczywiście tymi dziećmi Bożymi jesteśmy. I dalej ten tekst, który już był odczytywany jako motto, umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z kogo? Z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. A kto nie miłuje? Jeżeli ktoś nie okazuje w swoim życiu miłości, to znaczy, że nie zna Boga. Dlatego, że Bóg jest miłością. I to jest niesamowita sprawa. Bóg nie okazuje tylko miłości. Bóg nie jest źródłem miłości. Bóg jest miłością. Miłość jest istotą naszego Stworzyciela. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Miłość polega na tym, że Bóg nam, nędznym grzesznikom, okazał niesamowitą miłość i ta miłość urzeczywistniła się w tym, że sam Bóg zstąpił z nieba, aby oddać życie za nas, aby odkupić nasze winy, zmazać nasz grzech i byśmy mogli mieć pewność życia wiecznego. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Gdy jeszcze byliśmy słabi, co Paweł miał na myśli? Miał na myśli to, że byliśmy uwikłani w naszych grzechach, tak naprawdę bez żadnej nadziei na zwycięstwo nad nimi, bo to Chrystus na krzyżu uprawomocnił wszystkie ofiary, jakie za grzech były wcześniej składane i dał nam nadzieję, nam, którzy żyjemy już po tym wydarzeniu, dał nam nadzieję, dał nam pewność zbawienia dzięki Jego przelanej krwi. W liście do Hebrajczyków Paweł z kolei pisze bardzo takie ważne słowa. Słowa, które mogą nam nie do końca odpowiadać. Co Paweł tu pisze? Baczmy jedni na drugich. A co to znaczy baczyć jeden na drugiego? Zwracać uwagę, pilnować, czuwać nad kimś, prawda? Lubimy, jak ktoś ma baczenie na nas? To nie jest zbyt takie fajne. No jak brat patrzy mi na ręce, no to nie bardzo mi się to podoba, prawda? Taka inwigilacja nie jest dla człowieka przyjemna. Ale Paweł tutaj pisze bardzo ważną jeszcze rzecz.
Baczmy jedni na drugich w jakim celu? Nie znalezienia jakiegoś błędu, znalezienia jakichś rzeczy, które ktoś robi niewłaściwe, ale w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Apostoł Paweł pisze tutaj, abyśmy jedni na drugich patrzyli, żebyśmy jedni drugim pomagali, żebyśmy pobudzali się do właściwego postępowania. Otwórzcie proszę pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Co Paweł tutaj napisał? Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan i tam jest w 5 rozdziale szereg bardzo ciekawych myśli. To jest ten rozdział, gdzie Paweł pisze: zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, ale wcześniej pisze bardzo, bardzo ciekawe myśli. 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan i tutaj od 11 wiersza czytamy tak. Przetoż, co mamy robić? Jakie tam jest słowo? A wcześniej? Napominajcie. Paweł pisze, przetoż napominajcie jedni drugich. No do czego on nawołuje? Kto lubi, jak jest napominany? Nikt. Nikt nie lubi, jak ktoś przychodzi do niego i mówi mu, no bracie, ale to żeś zrobił nie tak, jak należy. Tylko że tutaj to, co Janusz przeczytał, to następne słowo, ono bardzo jest istotne, żebyśmy zrozumieli, co to jest tak naprawdę napominanie. Przeczytam cały ten wiersz. Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie. Napominanie, to baczenie jeden na drugiego, to nie ma na celu zdołowanie drugiej osoby i powiedzenie, jak ty źle postępujesz, w jaki sposób ty prowadzisz swoje życie, to nie o to chodzi. Prawdziwe napominanie, o którym chodzi w Piśmie Świętym, o którym chodzi Panu Bogu, żebyśmy my tak postępowali, to jest budowanie drugiej osoby. To jest pomaganie drugiej osobie do tego, żeby postępowała we właściwy sposób, żeby nie schodziła na manowce, na złe drogi. A dalszy ciąg tutaj w tym pierwszym liście do Tesaloniczan bardzo ciekawie rozwija tę myśl. Paweł pisze, prosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i co robią? I napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą. Po pierwsze, napominanie to jest budowanie, a nie niszczenie. A po drugie, no musimy zdawać sobie sprawę z tego, że powinniśmy za napominanie we właściwym duchu być bratu czy siostrze wdzięczni. Wracamy do pierwszego listu Jana. Jan w 5 rozdziale pisze, że na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że co się robi? Tutaj nie ma napisane jakiegoś odwzajemniania miłości, jakichś niesamowitych czynów, ale takie prozaiczne i proste, że się przestrzega przykazań Jego. No jeszcze ta końcówka tego wiersza jest niesamowita. Przykazania Jego jakie są? Nie są uciążliwe. Zastanawialiście się kiedyś nad uciążliwością przykazań? W dzieciństwie no to było niesamowicie takie nośne, taki temat, prawda? Jak wytrzymać całą sobotę bez telewizji, bez teraz telefonu, bez jakiejś książki takiej, co się na co dzień czyta? Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A wiecie, dlaczego nie są uciążliwe? Bo jeżeli kochamy Boga, to rozumiemy, co On od nas chce. I wtedy jesteśmy Mu za te przykazania wdzięczni, bo zdajemy sobie sprawę, jaką rolę te przykazania w naszym życiu odgrywają. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Miłość kiedyś kojarzyłem wyłącznie z jakimś uczuciem,
Ale pamiętam pewne wykłady, kiedy wykładowca, mówiąc na temat miłości, na temat rodziny i tak dalej, powiedział, że miłość tak naprawdę to jest zasada postępowania. Bo jak inaczej byśmy mogli to wyjaśnić, że Pan Bóg oczekuje, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół. Jeżeli miłość jest uczuciem, to jakie uczucie ja mogę żywić do swojego wroga? Miłość? No trudno byłoby mi takie uczucie w sobie do wroga wykrzesać. Ale jeżeli ja rozumiem, że miłość to jest zasada postępowania, to wtedy ja tą miłość mogę okazać, kiedy wiem, co dla mnie uczynił mój Zbawiciel. To jest miłość, abyśmy postępowali według Bożych przykazań. Pan Jezus, będąc tutaj na tej ziemi, powiedział takie słowa. Zapisał je też Jan w swojej Ewangelii. Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Postawił Pan Jezus znak równości między miłością do Niego, a zachowywaniem prawa, które przecież On przekazał Mojżeszowi. Apostoł Paweł napisał, że tą skałą, z której wszyscy pili, pisząc o Izraelu, o jego wędrówce po pustyni, był Chrystus. Chrystus przekazał spisane 10 przykazań i podyktował Mojżeszowi wszystkie inne przepisy. To są przykazania naszego Zbawiciela. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Miłość Boża objawia się dla nas w Bożej trosce. I kiedy popatrzymy na przykazania, to możemy w nich widzieć nakazy, zakazy, ale jeżeli popatrzymy to na to przez pryzmat Bożej miłości do nas, to możemy odkryć, że Boże przykazania tak naprawdę są dla nas obietnicami. Pan Bóg mówi na samym początku: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Dom niewoli dla człowieka to co to jest? Grzech. Bóg nam mówi w tej preambule do przykazań, że On wywodzi nas z domu niewoli. On wyrywa nas z sideł grzechu. Chrystus, kiedy przyszedł tutaj na tą ziemię, Jego jednym z głównych celów było zmazać nasze winy, ale zbawić nas również od grzechu. Zbawić nas od grzechu to znaczy dać nam siłę do tego, abyśmy się oparli grzechowi. I tak jak Paweł pisze, Paweł zadaje kiedyś pytanie odbiorcą swojego listu, czy sprzeciwiliście się już grzechowi aż do krwi? Czy tak walczyliście z grzechem, że sprzeciwiliście się mu, czy się poddajecie zbyt szybko? Pan Bóg w Chrystusie dał nam siłę do tego, abyśmy odparli ataki szatana, odparli jego pokusy, przeciwstawili się grzechowi. I Pan Bóg mówi, ja cię wywodzę z tego domu niewoli. Dla Izraelitów wtedy te 3,5 tysiąca lat temu to był Egipt, a dla nas to jest grzech. Bóg nas z niego wywodzi i mówi nam obietnicę. Jeżeli ty mnie przyjmujesz, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz się kłaniał jakimś posążkom. Nie będziesz brał imienia mego nadaremno. Nie będziesz kradł, zabijał. Nie będziesz kłamał. Jeżeli przyjmujesz mnie jako swojego Zbawiciela, jeżeli otwierasz przede mną moje serce, to moje przykazania nie będą dla ciebie uciążliwe, bo przyjmiesz mnie jako obietnice, które Bóg daje tobie, w jaki sposób będzie wyglądało twoje życie w łączności z Nim. Ale dalej czytamy tak. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kim jest?
kłamcą. Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. To są bardzo mocne stwierdzenia. Jeżeli ktoś nie zachowuje Bożych przykazań, to nie może mówić o tym, że zna Boga, nie może mówić o tym, że jest w łączności z Chrystusem. Pan Jezus powiedział, i to są słowa Pana Jezusa, to nie są słowa apostoła Jana czy kogokolwiek innego z ludzi. Jezus powiedział, kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Przykazania Jego nie są uciążliwe, bo sobie zdajemy sprawę z tego, że one są dla nas Bożymi obietnicami, które wyznaczają kierunek naszego życia. Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się na kartach Pisma Świętego historiom kilku posłańców miłości. Posłańców, którzy zostali od Boga posłani do ludzi, aby zwiastować Bożą miłość. Pierwszym z nich to jest Jan Chrzciciel. W Ewangelii Mateusza napisane jest kilka wierszy na temat służby, jaką Jan Chrzciciel sprawował. Czytamy w 3 rozdziale: w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I to jest podstawowa treść poselstwa Jana Chrzciciela. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Wiecie, co to jest pokuta? Znacie definicję? Proszę? Żal za grzechy, tak jest. To jest jeden z elementów pokuty, a drugi, za chwilkę sobie jeszcze przeczytamy, to jest odwrócenie się od tego grzechu. Jak myślicie, takie poselstwo ma szansę na to, żeby być popularne? Nie? A przeczytamy tutaj z Ewangelii Mateusza, co jest napisane. Pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Ellen White pisze na temat Jana Chrzciciela takie słowa. Przecierając szlaki dla pierwszego przyjścia Chrystusa, reprezentował również i tych wszystkich, którzy mają przygotować ludzkość dla powtórnego przyjścia naszego Pana. Jan Chrzciciel, zgodnie z tymi słowami, jest wzorem dla nas, którzy żyjemy tuż przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Tak jak Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi na pierwsze przyjście Jezusa, naszym zadaniem jako każdego z nas indywidualnie, a jako zboru, jako Kościoła, jest mówienie ludziom o powtórnym przyjściu Chrystusa. I czytamy dalsze słowa Jana Chrzciciela, albowiem na temat Jana Chrzciciela, albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. I kiedy pytałem was przed momentem, czy takie poselstwo ma szansę na to, żeby być popularnym, raczej słyszałem głosy zwątpienia, że nie bardzo. A popatrzcie, co się działo wtedy 2000 lat temu. Czytamy, że wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordan, wyznając grzechy swoje. Tylko że niektórzy z tych ludzi przychodzący do Jana Chrzciciela byli nieszczerzy. Wtedy chyba zapanowała taka moda, aby pójść nad Jordan do Jana, posłuchać go i dać mu się ochrzcić. Bo czytamy, że Jan Chrzciciel był bardzo ostry w swoich słowach. Czytamy, że gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wyobrażacie sobie dzisiaj jakiegoś kaznodzieję, który staje z katechumenem nad wodą i mówi do niego: plemię żmijowe, kto cię ostrzegł? No ja sobie tego nie wyobrażam, żeby coś takiego dzisiaj się mogło zdarzyć, ale Jan Chrzciciel na pewno był obdarzony darem rozeznawania duchów. Mówił do tych ludzi: wydawajcie więc owoc godny pokuty.
Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje. I zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Poselstwo Bożej miłości mówi: pokutuj i uwierz Ewangelii. Dlatego, że niedługo pszenica zostanie zebrana do spichlerza, ale dla plew nie będzie żadnej przyszłości. Zostaną spalone w ogniu nieugaszonym. W książce Droga do Chrystusa Ellen White napisała, że prawdziwa pokuta obejmuje dwa elementy, o których już przed momentem wspominaliśmy. Serdeczny żal za grzechy i drugi element – odwrócenie się od nich. Co to znaczy serdeczny żal za grzech? Człowiek może żałować, że popełnił grzech, bo dosięgają go konsekwencje. Jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo, zostanie ujęty, skazany i potem siedzi w więzieniu i żałuje, że to zrobił, ale nie dlatego, że to zrobił, tylko dlatego, że go złapano i teraz musi odbyć karę. Inny grzech może doprowadzić nas do choroby i potem możemy żałować. No, żałuję, że to zrobiłem, no bo teraz cierpię, choruję, prawda? To nie o taki żal tutaj chodzi. Ten serdeczny żal za grzechy to znaczy, że ja sobie uświadamiam, że moje postępowanie sprawiło ból mojemu Zbawicielowi, że moje czyny doprowadziły do tego, że musiał zawisnąć na krzyżu po niesamowitym cierpieniu. I żałuję, że popełniłem ten grzech, bo zdaję sobie sprawę, że wyrządziłem nim wielki ból mojemu Zbawicielowi. A drugi element to, co Pan Jezus mówił wiele razy do ludzi, którzy do Niego przychodzili. Gdy uzdrawiał ich, gdy przebaczał im grzechy, mówił: idź i więcej nie grzesz. Odwróć się od swoich grzechów. Do jednego z uzdrowionych powiedział: idź i nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Nie możemy lekceważyć szatana i jego mocy. Jeżeli bawimy się grzechem, to wcześniej czy później szatan nas powali. Jezus przyszedł tutaj na tą ziemię po to, aby pokazać nam, jakim naprawdę jest nasz Ojciec, że Bóg jest miłością. Przyszedł też pokazać nam, jak my możemy żyć tutaj na tym świecie dzięki Bożej miłości, dzięki Bożej mocy, dzięki temu, co Bóg dla nas uczynił. No i przyszedł też, aby umrzeć za nas jako zastępcza ofiara. Pan Jezus jest też tym drugim posłańcem miłości, o którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. W Ewangelii Marka czytamy, że gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangelię Królestwa Bożego, a mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Czy poselstwo Pana Jezusa dużo różniło się od poselstwa Jana Chrzciciela? Te same słowa, prawda? Ewangelia jest bardzo prosta. Żałuj za grzech, odwróć się od niego, przyjmij Ewangelię i żyj. Ellen White w książce Doświadczenia i widzenia napisała: drodzy bracia i siostry, ponieważ błąd szybko się szerzy, powinniśmy czujnie pracować w dziele Bożym i zrozumieć czas, w którym żyjemy. Ciemności okrywają ziemię, a zaćmienie narody. Mamy niewiele czasu. Gdy popatrzymy na proroctwa Pisma Świętego, to możemy zobaczyć, że prawie wszystkie już się wypełniły. Niewiele zostało proroctw, które czekają jeszcze na swoje wypełnienie. W każdej chwili możemy spodziewać się tych ostatnich wydarzeń i powrotu Pana Jezusa.
Ellen White pisała dalej tak. Widziałam, że drzwi, którymi wchodzi wróg, by siać zamęt i niepokoić trzodę, mogą być zamknięte. Zapytałam anioła, jak to może się stać? Anioł odpowiedział, zbór musi uciec się do Słowa Bożego i być ustanowiony według porządku Ewangelii, a to jest niezbędne w celu doprowadzenia zboru do jedności wiary. Szatan czyha na każdego z nas. Czyha, aby nas złapać. Ale my musimy być oparci na Piśmie Świętym. My musimy oprzeć się w 100% na Słowie Bożym i na tym, który to Słowo Boże nam przekazał. Widziałam, że w czasach apostolskich zbór znajdował się w niebezpieczeństwie bycia zwiedzionym i oszukanym przez fałszywych nauczycieli. Dlatego też bracia wybrali mężów mających dobre świadectwo. Otrzymując swoje upoważnienie od Boga oraz zatwierdzenie przez zbór, poszli w świat, aby chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak również przeprowadzać obrządki domu Pańskiego. Musimy być uświęceni przez prawdę oraz całkowicie poświęceni Bogu i tak wyżywać nasze święte wyznanie po to, aby Pan mógł nam udzielać coraz więcej światła. Już bardzo blisko jest ten moment, kiedy Chrystus pojawi się, ale nie tak jak 2000 lat temu jako niemowlę, ale przyjdzie jako Król Królów, Pan Panów w otoczeniu wszystkich aniołów. I przyjdzie nie po to, aby odkupić świat, ale przyjdzie po to, aby wykonać wyrok, który dzisiaj zapada w niebiańskiej świątyni. Kiedy Pan Jezus wyjdzie z miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni, czas łaski się skończy. Wszystkie wyroki już zapadną i nie będzie możliwości ich zmiany. A to są szczególnie ważne słowa. Zwróćcie na nie uwagę. Szatan polecił swym aniołom, aby byli czujni i powalali wszystkich tych, których się da. Aby odkrywali kapryśne usposobienia i ulubione grzechy tych, którzy wyznają prawdę. Mamy jakieś ulubione grzechy, które tak sobie hołubimy w naszym sercu? I tak wokół nich szerzyli ciemności, aby przestali być czujnymi i poszli drogą zniesławienia dzieła, które, jak twierdzą, miłują, przynosząc zmartwienie zborowi. Tak zwiedzeni i niepilnujący się zostaną w końcu otoczeni jeszcze większą ciemnością i światło niebiańskie oddali się od nich. Wówczas nie będą już w stanie dostrzec usidlających ich grzechów, a szatan będzie coraz bardziej zaplątywał ich w swe sieci, aż staną się jego zdobyczą. To jest niesamowicie niebezpieczna rzecz, jeżeli my mamy jakieś swoje ulubione grzechy, które sobie zachowujemy, których nie pozwalamy Bogu zabrać, uwolnić nas od nich, oczyścić nasze serce. W Księdze Jeremiasza napisane jest, Pan Bóg powiedział, że jeżeli jego lud będzie go szukał, to go znajdzie. Tylko jest pewien warunek, kiedy będziemy go szukać całym swoim sercem. Bo jeżeli pielęgnujemy jakiś swój ulubiony grzech, to znaczy, że nie oddajemy Bogu całego naszego serca. A szatanowi wystarczy tylko mały kawałek po to, żeby sięgnąć później po więcej i więcej i powalić nas. I obyśmy, jeżeli tak by się zdarzyło, mieli siłę do tego, żeby do Boga wrócić. Ale co, jeżeli będzie za późno? Teraz jest czas na to, abyśmy te ulubione nasze grzechy odrzucili. Szatan chce nas zniszczyć, a Jezus jest tym, który nas ratuje. W Ewangelii Łukasza są opisane pewne wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie życia Pana Jezusa. Czytamy, że przybyli do Pana Jezusa niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami.
Jezus powiedział do tych ludzi, którzy przyszli, którzy cieszyli się, że ich to nie spotkało i myśleli, że no, tamci Galilejczycy to musieli jakiś grzech popełnić, że Pan Bóg dopuścił do tego, że w świątyni, składając ofiary, stali się przedmiotem zabójstwa ze strony żołnierzy rzymskich. Jezus powiedział, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, mówię wam, i owszem, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie. My musimy patrzeć na siebie i badać swoje serca i prosić Pana Boga, żeby oczyścił nasze serca, żeby wskazał nam grzechy, które powinniśmy wyznać i od których powinniśmy się odwrócić. Ostatnim posłańcem miłości, o którym chcę wspomnieć, to jest prorok Eliasz. Proroka Eliasza każdy z nas kojarzy od dziecka, jego historię poznajemy. I znamy tą historię na Górze Karmel ze składaniem ofiar przez Eliasza i przez proroków Baala. Nie będę teraz o tej historii mówił, ale chciałem, żebyśmy przeczytali jeden tekst z tej historii. W pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale czytamy takie słowa. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. A co wybrał lud? Czytamy, że lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Dlaczego? Jest takie powiedzenie, które podobno pochodzi od czasów Władysława Jagieły. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak naprawdę człowiekowi bardzo trudno pozbyć się swoich ulubionych grzechów. Jest to niesamowicie trudne. I tutaj lud izraelski, który cierpiał niesamowicie z powodu swojego grzechu, a w jaki sposób cierpiał? 3,5 roku suszy. Susza równała się głód. Susza równała się biedzie. I zdawali sobie sprawę, że ta klęska przyszła na nich z powodu grzechu. Ale tak bardzo ten grzech im się podobał, że tak ciężko było się z nim rozstać. Ten grzech ich niszczył, powodował cierpienie, ale oni go chcieli. I zobaczyli, że bożek, do którego się modlą, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To jest kawałek drewna, metalu czy kamienia. Ale im się tak podobało to, bo to było takie piękne. Ta oprawa tego nabożeństwa Baala to było coś tak miłego, wspaniałego. Na nabożeństwo ku czci prawdziwego Boga, no dzisiejsza młodzież by powiedziała nudy. I pomimo tego, że zobaczyli, że to jest puste i nie ma żadnego znaczenia, a tu jest prawdziwy, żywy Bóg, który daje nam życie, czytamy, lud nie odrzekł mu ani słowa. Od początku Pisma Świętego do końca jego kart czytamy o konflikcie, który symbolizowany jest przez dwa miasta. Z jednej strony Babilon jako uosobienie zła i grzechu, pomieszania prawdy z fałszem, a z drugiej strony Jerozolima. W Księdze Objawienia miasto Nowe Jeruzalem, które jest symbolem ludu Bożego, odkupionego, które jest miejscem życia ludzi zbawionych. I w objawieniu, kiedy jest mowa na temat tego miasta, są pewne bardzo ciekawe myśli. W 22 rozdziale objawienia czytamy, że błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta, do tego nowego Jeruzalem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, czyli oczyszczają swoje grzechy we krwi Chrystusa. Przyjmują szatę sprawiedliwości Chrystusa.
pozbywają się swoich ulubionych grzechów. I wtedy otrzymują prawo do drzewa żywota. Drzewa żywota, które daje życie wieczne i mają prawo wejść do Nowego Jeruzalem, do miejsca wiecznego przebywania z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem. A dalej czytamy, że na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Dla mnie to jest takie szczególne podkreślenie tutaj, kłamstwo. Bo kłamstwo jest bardzo powszechne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. I może niektórzy tak lekceważą, że jak powiedzą kiedyś jakąś nieprawdę, to to nie jest coś takiego wielkiego. No bo powiedzieć kłamstwo, a zajmować się czarami, czy zabijać, czy dopuszczać się bałwochwalstwa, no to jest znaczna różnica, prawda? Tylko że dla Pana Boga, zobaczcie, to wszystko jest w jednym rzędzie. Na zewnątrz są psy, czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. We wcześniejszym rozdziale czytamy też na temat Nowego Jeruzalem, że nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Ellen White w książce Doświadczenia i widzenia pisze tak. Bóg jest naszą siłą. Musimy Go prosić o mądrość i kierownictwo, a mając na uwadze Jego chwałę i dobro zboru oraz ratowanie naszych własnych dusz, musimy przezwyciężyć ulubione swe grzechy. Musimy przezwyciężyć ulubione swe grzechy. Powinniśmy przezwyciężać je codziennie i uczyć się samodzielnego stania, polegając całkowicie na Bogu. Im prędzej się tego nauczymy, tym lepiej. Każdy winien poznać, w czym upada i wiernie czuwać, by jego grzech nie pokonał go, lecz aby odniósł nad nim zwycięstwo. Wtedy posiądziemy zaufanie do Boga, a zborowi zaoszczędzimy wiele zmartwień. Pan Jezus przyszedł tutaj na tą ziemię po to, tak jak już wspomnieliśmy, żeby pokazać nam prawdziwy charakter swojego Ojca, naszego Boga, który przez szatana przez wieki został wypaczony. Szatan przedstawiał Boga jako okrutnego, który tylko czyha, aby przyłapać nas na jakimś grzechu, a potem nas ukarać. A Pan Jezus pokazał, że Bóg jest miłością. Chrystus przyszedł, żeby pokazać nam, w jaki sposób my możemy żyć, uwolnić się od grzechu. A na krzyżu zmarł, żeby zbawić nas od tego grzechu, dać nam siłę do pokonania pokus szatana i zmazać nasze przeszłe grzechy. A po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, gdzie rozpoczął służbę najpierw w miejscu świętym, a od 1844 roku w miejscu najświętszym niebiańskiej świątyni, gdzie oręduje za nami, gdzie wstawia się, aby na tym sądzie, gdy jest sądzona nasza sprawa, powiedzieć: to prawda, ten człowiek popełnił w swoim życiu wiele grzechów, ale przyjął mnie jako swojego Zbawiciela, przyjął moją sprawiedliwość i dzięki Bożej sile pozbył się ulubionych swoich grzechów. I niedługo Chrystus powróci jako Król Królów i Pan Panów, aby tak jak panuje we wszechświecie, zapanować też tutaj na tej ziemi, zakończyć historię grzechu i zła naszej planety. Ożywienie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Szatan niczego tak się nie boi jak tego, że lud Boży oczyści drogę, usuwając wszelkie przeszkody, aby Pan mógł wylać swego ducha na oczekujący Kościół i zgromadzenie, któremu obecnie brak skruchy. Musimy usunąć wszystkie przeszkody i zjednoczyć się w modlitwie o wylanie późnego deszczu, po to, żeby w naszych lampach był zapas oleju
i żeby te lampy nie przygasły w momencie, kiedy będzie ten krzyk: oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Nie ma trzech dróg, są tylko dwie drogi. Jedna wiedzie do życia wiecznego, a druga na wieczne zatracenie, na wieczną śmierć. My dzisiaj wybieramy, którą drogą chcemy pójść. My swoim postępowaniem, tym, co wybieramy, co czynimy w swoim życiu, wskazujemy, którą drogą kroczymy. Pan Bóg daje nam siłę, Pan Bóg daje nam moc do tego, aby przeciwstawić się złu. W liście Jakuba jest napisane: przeciwstawcie się diabłu, poddajcie się Bogu, a on ucieknie od was, prawda? Bóg daje nam tą siłę. Skorzystajmy z niej i powitajmy z radością naszego Zbawiciela, gdy przyjdzie po nas. Amen.